Oh my gosh. Just Okay. To był rok 1958. Szef mojej redakcji działu literackiego zaproponował mi inną jeszcze jedną formę reportażu. Taki jednodniowy wylot do Paryża, bo wtedy Polska otwierała pierwszą linię lotniczą Warszawa-Paryż. Nigdy nie latałam samolotem do tej pory. No i wydawała mi się ta krótki taki jeden dzień tam i z powrotem, co można napisać. No. Ale jednak nie odmówiłam szefowi. No. Poleciałam do Paryża. Znalazłam się w samym centrum Paryża, na Place de la Concorde. I tam było mnóstwo turystów z całego świata, ale najwięcej słyszało się języka niemieckiego. I w pewnym momencie usłyszałam bardzo ostry głos niemiecki. Erika, komm, wir fahren schon. I to był głos tak łudząco podobny do głosu mojej, tej szefowej SS-manki, że ja zdrętwiałam i pomyślałam, że to może być ona. Mogła się ukryć w Paryżu, bo po wojnie nie było nigdzie jej procesu. Ale bałam się obejrzeć i w pewnym momencie znowu ten głos powtórzył, znowu wołanie wołała tej Eriki, żeby prędko powracała, bo już odjeżdżamy. Wreszcie się zdecydowałam, obejrzałam się, no nie była to ona, nie, naturalnie. Młoda dziewczyna o innej aparycji, no ale ja już nie mogłam się uspokoić. Wróciłam do domu, mąż mnie pyta, co się dzieje, co ty jesteś taka jakaś nieswoja. Ja mu o tym opowiedziałam i on tak pomyślał, chwilę pomyślał i mówi, wiesz co, napisz o tym. I stąd powstało słuchowisko, pierwszy utwór na ten temat, słuchowisko radiowe, pasażerka.